Józef Chuty, wójt gminy Czarna oraz Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego, zapraszają na Dożynki Powiatowe 2023, które odbędą się 17 września w gminie Czarna. Rozpoczną się o godzinie 14 mszą świętą dziękczynną w intencji rolników w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Szanowni Państwo, mamy czas zbiorów, mamy czas końca sierpnia. Chciałbym z największą przyjemnością wspólnie z panem wójtem Józefem Chudym, wójtem gminy Czarna, zaprosić państwa na dożynki powiatu dębickiego. Przemarsz na rynek czarnieński, gdzie będzie prezentacja wieńców. Później o godzinie 17 zapraszamy państwa serdecznie na koncert Mateusza Mijala, a następnie, myślę, około godziny 19-20 na zabawę taneczną do samego rana. Myślę, że warto się pojawić, warto podziękować Bogu za udane zbiory, warto zobaczyć, jak pięknie wyglądają wieńce, które są podziękowaniem rolników za pracę całoroczną, którą wykonywali, no i za szczęśliwe zbiory. Starostami tegorocznych dożynek są Maria Wałęga i Łukasz Grzech, którzy wraz ze swoimi rodzinami prowadzą wzorcowe, nowoczesne gospodarstwa rolne. Maria Wałęga wraz z mężem Karolem i teściami mieszkają w Jaźwinach i gospodarzą na 150 hektarach. Mają dwoje dzieci. Córka Ewa chodzi do drugiej klasy, a syn Wiktor do zerówki. Prowadzimy gospodarstwo rolne o powierzchni 150 hektarów. W tym roku otworzyliśmy skup zbóż chęci pomocy mniejszym gospodarstwom. Starosta dożynek powiatowych Czarna 2023 Łukasz Grzech mieszka w Przerytym Boże i w tym miejscu prowadzi 200-hektarowe gospodarstwo z rodzicami i żoną Martą. Wychowuje dwóch synów w wieku 7 i 10 lat. Uprawiamy głównie ziemniaki, kukurydzę, zboże i rzepak. Łukasz Grzech inwestuje w nowoczesny sprzęt rolniczy, taki jak ciągniki, kombajny, sadzarki, siewniki, rozsiewacze, nawozów oraz sieczkarnie. Łukasz Grzech to młody przedsiębiorca, który prowadzi w profesjonalny i biznesowy sposób swoje gospodarstwo rolne. Nie da się nastawić na jeden kierunek, trzeba mieć kilka gałęzi, tam kilka produkcji roślinnych. Nie da się właśnie na przykład nastawić na samą kukurydzę, ponieważ no, w jednym roku jest opłacalne, w drugim nie ma ceny, nie? I trzeba z każdego źródła trochę czerpać korzyści. Warto ten dzień spędzić z gminą Czarna. Organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji.